Kolejną rzeczą, na którą właściciel się skarżył i dla tej osoby jest to priorytet zaraz za tym, że traktorek na trzecim biegu reduktora się ślizga, czyli już zdiagnozowane sprzęgło, jest gigantyczny, gigantyczny, podkreślam, luz kierowniczy. Myślałem, że to jest luz na przekładni kierowniczej, która jest wspomagana olejem, ale ona ma ten swój luz taki, można powiedzieć, fabryczny i nie wykazuje praktycznie zużycia. Tutaj, żeby to zobrazować, do jakiego stanu można doprowadzić te końcówki, zaraz zademonstruję. Jest taki luz, no gigant luz, to jeszcze nic. Drążek, który tutaj, czyli tutaj układ kierowniczy tym drążkiem, steruje taką dźwignią, a ona posiada w ramie taki luz. Dość gigantyczny luz. I tu też trzeba będzie się przyjrzeć, co dokładnie. Do wymiany jest raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 końcówek. Wszystkie końcówki mają jednakowy ten stożek. Zaraz jeszcze zmierzę, czy tutaj jest taki jak... Tutaj chyba jakiś mniejszy jest. Muszę dobrze zmierzyć. Tak, to jest 14 chyba na 16, czyli mniejszy. Tutaj mamy te większe, 16 na 18, czyli ta końcówka i ta jest jednakowa, 16 na 18, a te dużo, dużo mniejsze. To też jest tak zrobione, że jest przyspawane i jedyna regulacja tej zbieżności, to mamy tutaj jedna końcówka jest z gwintem, już tutaj spróbuję poszukać, czy coś takiego znajdę. A tutaj mamy podzielone. Mamy jeden drążek. Jest luz. I z drugiej strony mamy drążek taki, który posiada w sobie ten gwint i można regulować tą zbieżność. Jeżeli chodzi o ten luz i tam wewnętrzny ten to dźwignię, no to będzie dość skomplikowane, ponieważ tutaj pewnie coś tyle wytłukło się, że trzeba będzie coś, jakieś tuleje dorobić. Układ kierowniczy, który też muszę naprawić, zregenerować, wyremontować, może tak to nazwijmy. Najbardziej niepokoi mnie tutaj ta końcówka, która jest w tym miejscu. Dostęp jest bardzo ograniczony. Kurczę, nawet nie wiem, jak pokazać wam. Może od dołu jakoś. No końcówka jest tutaj. Jeszcze nie widać. To jest ta końcówka. Muszę tutaj zdjąć seger, żeby się tutaj dostać, wyjąć ten stworzeń. I tutaj będę jakoś improwizował. Może zrobię sobie jakiś taki ściągacz do tych przegubów, bo tutaj taki zwykły ściągacz nie podejdzie. Zobaczę, może jakiś kupię taki inny niż ja mam. Ściągacz, o którym mówiłem, do tych przegubów, to coś takiego, już sobie go wyfrezowałem pod kątem 18 w środku i miejmy nadzieję, że po wbiciu nam ten klin zrzuci nam
ten przegub z tamtej strony. Niestety ten przegub najpierw będę musiał tam pod spodem odciąć i dopiero wyjdzie nam tutaj ten drążek, ponieważ z drążkiem przez ten małą szczelinę niestety, a może wyjdzie, zobaczymy jeszcze. A więc operacja się udała. Tutaj niestety musiałem to uciąć, ponieważ w tej wnęce, którą pokazywałem wcześniej, no niestety ten przegub nie przechodzi. Oczywiście, jeżeli nie ma ładowacza, możemy sobie to po prostu pociągnąć do siebie i mamy zdjęte. Ściągacz okazał się chyba dobrym rozwiązaniem, bo tak jak widać jest przegub ściągnięty. Tutaj mamy to spawane, czyli cały ten drążek to jest no, jako część jednolite. Będę chciał to poprzerabiać. Zaraz wykonam pomiar, ile to ma długości, żeby z nowymi tymi końcówkami zachować tą długość. Oczywiście końcówki będą miały też możliwość regulacji. Zaraz zobaczę, czy to jest z jednolitego, czy to jest z rurki, czy to jest z pełnego. Zaraz to zobaczę. Jedną stronę już tutaj zdemontowałem przy pomocy tego ściągacza. Tutaj jest ten tragiczny luz. A teraz biorę się z drugą stronę. Wydaje mi się, że zdemontuję najpierw tutaj tą śrubę, czyli ten przegub, a potem te pod spodem dwa. Nareszcie dokopałem się tutaj do tego ramienia i tego nieszczęsnego luzu. Tutaj mamy jeden drążek, który posiada w sobie końcówki wkręcane, jedna z lewym gwintem, drugi z prawym. I tutaj dość dziwny gwint, 17 po zewnątrz, raczej nie jest to 18, więc tutaj, no nie wiem, zobaczę, może uda mi się coś takiego zdobyć po jednej i po drugiej stronie oczywiście jedna z lewym gwintem. No i tutaj mamy końcówki już spawane. Tutaj musiałem już jedno przyciąć, ponieważ żeby wyjąć to ustrojstwo, naprawdę trzeba się nagimnastykować. Chyba z godziny czasu mordowałem się, żeby to wyjąć. To jest zamontowane na tym sworzniu. No i niestety ten sworzeń ma spory luz, wytłuczony jest i tutaj pomimo, że była tulejka i tulejka jako tako tutaj siedzi w tym ramieniu, to niestety ta tulejka, jeżeli chcemy ją wsadzić na tamten sworzeń, no to tragedia jest, jest bardzo duży luz. Ona jest wytarta, ale ten luz jest w granicach chyba 4 czy 5 mm. No i tutaj będzie dość poważna, wydaje mi się, naprawa. Tylko na razie mam tutaj to sprzęgło rozłożone, więc jeżeli sprzęgło złożę, to wydaje mi się, że trzeba będzie odkręcić tutaj ramę, przedni most, i spróbować jakoś to chociaż nie, teraz jak się tak przyglądam, to wydaje się, jakby to było ta blacha przykręcona. O, i to by było wiele ułatwiło, jeżeli to blacha się odkręca ze sworzniem, to samą to blachę można by było rzucić na fryzarkę, wyfryzować ten stary sworzeń i spawać nowy. Zaraz się zorientuję, jak tutaj to wygląda. Niestety w tym ramieniu jest tulejka, znaczy niestety. W ramieniu tym jest tulejka, jednak tulejka jest chyba wymieniona już no po tym, jak pewnie tulejki nie było i wytłuczony został sworzeń. Fajnie być, że ta blacha przykręca się do ciągnika i można sobie ją
łatwy sposób wymienić. Zaraz pokażę, jaki tutaj luz mamy. No, dość duży. Ja tutaj nie mam mowy o daniu jakiejś nowej tulejki. Oczywiście tulejka, o, wchodzi sobie w ramię w ten sposób. Czyli też jest, no tutaj widać chyba troszkę zdeformowaną tą tulejkę. Tutaj ktoś chyba próbował coś wsadzić, ale nie wiem, na jakiej zasadzie miałoby to działać. Zaraz sobie to usuniemy. No tutaj stworzeń. Stworzeń jest wybity. Stworzeń jest bardzo mocno tutaj przyspawany. I trzeba będzie... Może najlepiej będzie to wstawić, uchwycić w tokarkę. I tutaj zjechać tą spoinę. I po prostu dotoczyć sobie nowy stworzeń. Tu będzie stworzeń, zaraz zobaczymy. Tu mamy stworzeń na górze, gdzie nie jest wybite chyba. 36? No dość dziwny. 36. A ta tulejka ma po zewnątrz. Po zewnątrz ma 42. I to by miało, chociaż to jest wybite, 37. Bo całość chodziło, zaraz sobie to zamontujemy. Oczywiście brawa dla japońskich konstruktorów z Janmara, że nie chcieli tego stworzenia przysmawać po prostu do tej głównej ramy, tylko po prostu dali taki element, który można sobie odkręcić i go wymienić. No to normalne by było, jakby odczytać z katalogu i po prostu wymienić sobie tą część, ale niestety wiemy, jak jest. O, jest nawet nakiełek. Teraz pokażę, jaki tu luz był. Luz był taki. No, czyli tragedia. Pomimo dokręcenia, tutaj taki jeszcze był o-ring podkładką. Żeby się tutaj woda nie dostawała. Podkładka taka. O, i to miało wszystko dociskać. Niestety się to troszkę zdeformowało. Teraz, jaki tu jest prawdziwy wymiar chociażby tej, teraz sprawdzimy tej tulei, tej, w tym ramieniu. Tutaj głęboko trzeba wsadzić. 42, tak wychodzi. Chociaż tu jest poniżej 42. Nie no, 42. 42. I to miałoby być 36. Dość dziwne, że to ma 36. Tu widać jakieś zużycie. Ale czy ta tulejka by była tak zużyta? 36, 42. Po 3 mm na stronę wychodzi. No to jest niecałe 3, jest 2,5. No ale to by nie tłumaczyło. Nie no, raczej nie ma opcji, żeby to... No mniejsza o to. Tu mamy 42.
no jest zużyta, więc jeżeli kupię nową, to tutaj nawet są jakieś oznaczenia, zaraz odczytam. Chyba wszystko wiadomo, czyli ta tulejka powinna mieć 60 wysokości, no to tutaj 59, ale 60 też by pewnie weszło. W sensie, już pokazuję dlaczego. To ma pewnie 60, albo jeszcze podkładka dochodzi. No 59, 58 gdzieś tak. Z 60 zawsze można skrócić. To było jakieś wbite, dorobione jakieś... Nie wiem co to dokładnie było. Tutaj chyba też powinien być o-ring. To jest takie zagłębienie. Czyli tu o-ring, tu o-ring, żeby woda nam tutaj nie podeszła. Jeżeli chodzi o ten prawdziwy wymiar tulei tej, to jest 42 po zewnątrz. No i tutaj mamy 36. Z tym, że tutaj jest już jajko, jest 35, 34,5, więc tutaj no na pewno trzeba będzie wymienić ten schorzeń. Wydaje mi się, że chyba tu nie będzie jakiegoś problemu z roztoczeniem tego. Uchwycę sobie za to i będziemy tutaj roztaczać. Pewnie dość twardy materiał będzie, ale jakoś damy radę. Czyli już tulejkę mamy 36 na 42. Zobaczymy, czy coś takiego damy radę dokupić. No i tutaj oczywiście te końcówki, długość, tutaj mamy 14 na 16, w tych głównych, dużych mamy 16 na 18. No i tutaj mamy ten gwint śmieszny. Lewy. 17 po zewnątrz. Zaraz tutaj sobie odkręcę go. Teraz go chyba wkręcę. Teraz wkręcę. O. O, luz tutaj jest kosmiczny, więc... trzeba go wymienić. Już patrzę za tym gwintem. No tak, 17. Dość dziwne. Tutaj mamy rurkę. Tutaj też rurkę. A tam to jest chyba z pełnego, ale jeszcze nie jestem pewien. I tutaj, jeżeli sobie dobrze mierzę, to będzie można nawet nagwintować tą rurkę na M18. Jeśli dobrze mierzę, bo tutaj mam, nie, jest 18, czyli takiego gwintu nie zrobimy, ale obetniemy sobie to równego, może na tokarce przewiercimy troszkę, żeby było więcej niż 18. Przyspawamy sobie tu nakrętkę i dzięki temu będziemy mogli sobie regulować, żeby nam końcówka wchodziła tutaj do wewnątrz.